Znajdujemy się właśnie w Łodzi na Mistrzostwach Europy w koszykówce kobiet. Będziemy tutaj przez 5 dni. Dzisiaj czekają nas 3 mecze, tak więc dzień będzie dosyć długi, ale damy radę. Dzień się rozpoczyna od śniadanka w hotelu. Później zazwyczaj mamy próbę, czyli taki trening. Albo jeżeli dostajemy możliwość, trenujemy właśnie na hali, na której będziemy występować. Jeśli nie, występujemy na jakiejś hali treningowej. Układamy sobie jeszcze dokładnie, dopracowujemy ustawienia w układach. Później zazwyczaj się już zaczynamy szykować do występów, czyli układamy sobie już stroje. Nasz kapitan ustawia układy, które będziemy występować. Przygotowujemy stroje, malujemy się, czeszemy i wtedy wówczas się zaczynają mecze. I już jak są mecze, to jeżeli są kilka, to jeden po drugim. I dopiero wieczorem kolacyjka i no i wiadomo, jesteśmy tak zmęczone zazwyczaj, że od razu idziemy spać i rano to samo. Tak więc no, na wyjeździe to tak naprawdę od rana do wieczora jesteśmy na hali. Tańczę od 11 lat, to praktycznie odkąd powstał zespół. Na początku byłam zwykłą tancerką, a od kilku lat jestem kapitanem zespołu i zajmuję się taką otoczką całego składu. Sam początek to było 5 dziewczyn, małych gimnastyczek, które po prostu wychodziły na mecze koszykarskie i to były jakieś proste układy taneczne i w ramach lat to po prostu się bardzo rozwijało. Aż do takiej rangi, jak to teraz wygląda. W wieku 13 lat, jak zaczęłam, jeszcze trenowałam gimnastykę artystyczną i moja ówczesna trenerka wpadła na pomysł właśnie, żeby też urozmaicać mecze koszykarskie, na co tutejszy klub się zgodził. I to było takie bardziej hobby dodatkowe, dostawałyśmy za to puzzle. W tamtych czasach to po prostu jako 13-letnia dziewczynka się bardzo cieszyłyśmy za coś takiego. Tak to później się zaczęło. Nasz zespół jako pierwszy zespół w Polsce rozpoczął taki cheerleading, który teraz naprawdę się bardzo mocno rozwinął. I jak myśmy zaczynały, to właśnie jako pierwsze w Trójmieście zaczęło to raczkować i później inne kluby zaczęły to przejmować. I dlatego też jesteśmy w jakiś sposób dumne, że to tak od nas tutaj z Trójmiasta wyszło. No na pewno jesteśmy wizytówką klubu. Klub traktuje nas profesjonalnie, dlatego my też staramy się wszystko robić profesjonalnie. Mamy stroje, choreografów, 3 z różnych dziedzin. Jest Natalia Wojdak, bardziej taka taniec towarzyski, Zofia Styn, to bardziej hip-hop, dancehall i Anna Mroźniska, to są takie układy gimnastyczne z przyborami. Raz w sezonie jest prowadzony casting i po prostu wybieramy dziewczyny, które po prostu najbardziej się sprawdzą. No, muszą być rozciągnięte, czuć muzykę, rytm, no i kochać tańczyć przede wszystkim. To na casting przychodzi około, 30-40 dziewczyn, no i z tych dziewczyn wybieramy około 5 mniej więcej. Są od licealistek, studentki, tegoroczne maturzystki i już dziewczyny też po studiach. To jest taki przedział wiekowy, od 17 do 28 lat. Tańczymy na meczach koszykarskich, na piłkarskich, na piłce ręcznej i na siatkówce. A takie sukcesy się zaczęły naprawdę od tego sezonu, jak udało nam się wygrać konkurs na mecz Final Four Euroligi w Barcelonie. To był naprawdę bardzo duży sukces dla nas, bo pierwszy raz zespół polski zakwalifikował się na takiej rangi imprezę. To było niesamowite wrażenie, była hala pełna, ludzie naprawdę super kibicowali, zostałyśmy przyjęte rewelacyjnie, zupełnie inny klimat niż to w Polsce. Mamy nadzieję, że w Polsce też do tego będziemy dążyć, żeby takie klimaty były na naszych meczach koszykarskich.
każdym meczu występujemy wielokrotnie, za każdym razem, kiedy któryś z trenerów po prostu weźmie czas. Do każdego układu się przebieramy. Mamy, wiadomo, każdy układ jest i ma inny klimat, inny styl tańca i dopasowujemy do tego strój. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile mamy strojów. Mamy tego naprawdę dużo, bo nasze torby są ogromne, są wypełnione do samego końca. Ale mamy też dużo rekwizytów. Mamy m.in. skakanki, obręcze, trampolinę, drążki, bambusy, rękawice, tak więc naprawdę jest tego bardzo dużo. Układy trwają, te krótkie układy, które są brane jakby w kwarcie, trwają około 45 sekund, a układy pomiędzy kwartami to są długie układy, czyli to są dwa na mecz, trwają około minuty. I tak jak i wszyscy inni sportowcy też przed każdym meczem czują taką lekkie podekscytowanie czy tremę, to myślę, że to jest bardzo dobre uczucie, jeśli chodzi o występy, bo jednak trzeba coś czuć, żeby do tych ludzi się pouśmiechać, żeby to zrobić z jakimś taką energią, bo gdyby to było bez energii, to wiadomo, to by było takie nudne dosyć. Tak więc no ja troszeczkę czuję, myślę, że każda z dziewczyn czuje zawsze takie troszkę, bo to jest nowa publiczność też, chociaż u siebie na Prokowie nawet jak występujemy non-stop co tydzień, to i tak mamy taką troszkę tremę, żeby naszych kibiców nie zawieść. ASECO PROKOM CHEERLEADER CHEERLEADER z PROKOM pozdrawiają użytkowników pometu. Ale jest to.